Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w Chivalry 2 w 2024 roku. Rok temu popełniłem taki film, sprawdzam Chivalry w 2023, wygenerował 10 tysięcy wyświetleń, w tym sporo w ciągu ostatnich miesięcy i bardzo dużo pytań pojawiło się, czy zobaczę giereczkę raz jeszcze, czy pogram w nią. No to lecimy, było trochę aktualizacji, zagramy sobie, mamy bijatykę, dodali teraz nowy tryb, natomiast my sobie zagramy cel drużynowy na 64 graczy, jak najbardziej. Zagraj w cel drużynowy z kilkoma graczami i dużą ilością botów, by przygotować się do gry przeciwko ludziom. Nie, lecimy cel drużynowy na 24 graczy. Ładnie to wygląda, powiem wam, że Chivalry naprawdę robi wrażenie cały czas. No ja nie mam jakoś dużo czasu, żeby grać w gierki multi. Jak widzicie, cały czas od kilku lat siedzę na 19 poziomie. Ja do tej gry sobie wrócę raz na kilka miesięcy, zagram 2-3 mecze. I jest dobrze, no świetnie się bawię, zobaczymy jak będzie teraz. Tryb drużynowy na 64 graczy. Odbicie Montcrux, a gatańskie wojska ruszają desperackiego do szturmu. Dobra, lecimy. Musimy uciszyć te nozjańskie bombardy i odbić fortecę. Rozgrzewka, dobra, co my tutaj mamy? Ludzie się dopiero ładują, ping jest spoko, więc mój internet daje radę. Widzę, że ziomek tutaj ma gorszy nawet. Mamy 27 graczy, żeby rozpocząć potrzeba 64. Widzę, że gracze się ciągle ładują. Już połowę ludzi mamy, chociaż tu skacze. Ładnie ta mapka wygląda. Zwróćcie uwagę w ogóle na grafikę, design. Mega mi się to podoba w Chivalry. Jeżeli nie znacie giereczki do tej pory, nie widzieliście, Chivalry jest to taka gra multiplayer, można powiedzieć symulator rycerza multi. Walczymy, mamy różne cele, różne tryby gry. Więc powinno być ciekawie. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze jak się walczy, bo walka nie jest najłatwiejsza. Agatha, lecimy. Ups, swojego trafiłem. Dobra, leży. Pokonany jeden. Idziemy dalej. Leży. Pięknie dostał. Dobrze, tu sobie go załatwią. Nie trafiłem. Do widzenia. Zepchnij wózki. To idziemy do ataku. O ty. Dostał. I dostał. Zwiększona ręka w mieczu. No coś tam potrafię jeszcze. Ktoś u nas te wózki pcha. Mam nadzieję, że tak. Coś tam niby idzie. Dawajcie tego kusznika. To jest. Zaklinowa. O Jezu, jak ją sieknął. Do widzenia. Mam zestaw bandaży, więc obandażujmy się. A czekaj, ja wyrzuciłem zestaw bandaży. Mam podnieść. Piąteczka. Bandażujemy się. Siemaneczko. O ty. Dostał. I dostał. Nie żyje. Tak pokonany. Tutaj kolejny ktoś rzuca, widzę. No dobra, jakoś dajemy radę. Mam jeszcze jeden bandaż? Nie mam. Armata. Zaopatrzenie. Skrzynia z amunicją. To nie. Muszę poczekać, aż mi się bandaże odnowią. Tu są te wózki, które musimy zepchać. Widzę, że tu kusznik próbuje. Wow, tym wielkim mieczem. Dobrze. Wycofajmy się trochę tarczami. Dobra, wózeczek jest pchany. Ej, no jeszcze umiem w to grać. Chyba tego się nie zapomina, co? Bandaży już nie mogę użyć. Dawajcie, pchamy.
Ups, sorry. Trafiłem swojego. O, jak mu sieknął tutaj ktoś. Wyleczmy się. Dobra, widzę, że przedrze się przez mój. Gościu już bierze bombę. Przedzieramy się przez mur. Wspaniale, krzyknijmy. I idziemy. Ja go będę tutaj teraz osłaniał. Co, bo tu ktoś wyskakuje? Nie mam tarczy już. Muszę uważać. To zaraz wybuchnie? To powinno wybuchnąć, nie? Nice. To był moje wybuch? Chyba tak. Chociaż nie wiem. Tarczę bym jakoś chętnie zdobył sobie. Oh no. Ale ładnie jest. Powaliłem 9 osób, zabiłem 3 i dopiero padłem pierwszy raz. Więc jest spoko. Gram dalej miecz i tarcza, bo przyjemnie idzie. Mam też nożyk jakiś. Ale nie, nożyka nie używamy. Miecz i tarcza. Jedziemy. Fajnie tu poszło, tylko przez ten mur trzeba się przedrzeć rzeczywiście. Jest problem delikatny. Już mamy dużo graczy. Tu jest ekipa moja. Tu strzelają mocno. Dobra, leży. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie. Czy to mój mnie trafił z balisty? Sepix. Nie wiem, czy nie dostałem od swojego. Nie, Sepix we wrogiej drużynie. Był balista albo kusza. Chyba balista. Nie, balista było napisane. Ale dostałem... zobaczcie, dostałem bonus za powalenie. Tego ziomeczka. Nie przedarliśmy się przez ten mur, nie? Bronią go mocno. Tutaj. Idziemy. Idą nasi. Ładnie mnie pokonał tym duńskim toporem. Bobby Boba. Dobrze, jest problem. Dużo ich tutaj. Musimy się jakoś skoordynować. Wow. Tutaj idzie, biegną nasi. Także idziemy. Tu są nasi łucznicy. Może ich tutaj od tej strony podejdziemy. Musimy te bomby tam podrzucić. Tak, nasi tutaj widzą, daje radę z tej strony. Co, wchodzimy na górę chyba. Wejdźcie. Właśnie. No, to jest dobry pomysł. Szybko. Z tyłu strzelał ktoś. Z tej strony. Do widzenia. Leżysz. O, widzę tę balistę. Dawaj. No co jest? Dobra. Tamten uciekł. Ktoś go tutaj leczy. Dobra, leży. Zaraz będzie wybuch. Jakiś...
kurde, pomóż mi! Bandaże. Jakieś tarcza. Nie. Dobra, jest jeden mur wysadzony. No, trzeba przyznać, że bardzo ładnie tu zagrałem. Do widzenia. Ci tacy asasyni, nie? Szybko zdarza. Strzeliliśmy do siebie. O. Niedobrze, ale jest ok. Ogólnie chyba to wygrywamy. Jeszcze kilka bomb. Tylko no właśnie, te bomby trzeba doprowadzić. I się przedrzemy przez mur. Ja na razie zajmę się po prostu robieniem chaosu. Chociaż może powinienem rzeczywiście wziąć bombę w swoje ręce. Gumowy chłop mnie pokonał tym duńskim toporem. Idziemy. Strzelają do nas z tych balist, to trzeba uważać. Balista, no te balisty są straszne. Ale dobra, patrzcie, podniosłem, ktoś teraz to podniósł. Jeszcze, już prawie, jeszcze kilka. Był wybuch? Nasz? Nie. To oni strzelili czymś. Rob Hood przede mną. Właśnie te balisty są problemem. O, jest wybuch. Nice. Leczmy się. Żyje. Ale ledwo. Nie mam bandaży. Dziękuję. Pozdrowienie od ziomeczka. Dzięki bardzo. Całkiem mi idzie. Dobra, leżysz. Sorry. Ajajajajajaj. Kurczę, no minuta. Minuta, ja nie wiem czy... Nie, wiesz co, nie biorę tego. Bo to nie ma sensu, tam są jakieś do podniesienia. Ciężko idzie. Dobrze. Do widzenia. Tymi katarami to ładnie tu bije, ale no nie damy rady. Nie damy rady się przebić przez ten mur. Sekunda, brakło, koniec. Klęska. Niestety. Ale ludzie piszą, że worst map in the game. No
naprawdę ciężko. Bo zobaczcie, że zabójstw mieliśmy, na początku mieliśmy więcej, później był już problem, ale pokonaliśmy 83% w etapie drugim, no prawie przeszliśmy. Zimowa wojna. Nagrody, jakąś broń pospolitą i 1000 monet złota, nie? Szukanie meczu. Łączymy się z kolejnym. Splądrowanie Bridgetown. Armia teonazjańskiego imperium pali i niszczy wszystko na swojej drodze. Nie znam tej mapy również. Kurczę, dużo nowych mapek i fajnie, że się wszystkie losują. Mamy coś nowego w takim razie. Teraz atak czy obrona? Jestem znowu po stronie Agaty i Etenozji. No i zobaczymy. 50 osób już mamy, trzeba 64. Raz, dwa powinno być. Za 17 sekund zaczynamy. Ładnie to wygląda. 53 osoby. No. For the Empire. Przerzuciło mnie teraz, zobaczcie, bo jest... tak. Jestem jednak w Tenozji. Tak, i zaczynamy jako Tenozję. 26 na 27, no jeszcze pewnie się doklepią jakieś inni gracze. No i jest klimacik, co? Chociaż... Czyli my znowu będziemy atakować, bo ja jestem po stronie Tenozji, nic się nie zmieniło nic. Ja bez broni jestem? Wyrżnij chłopstwo winnicy. Czemu jestem bez broni? Zmień klasę. No. Mam sztylecik tylko. No to idziemy teraz ze sztyletem. Musimy wyrżnąć chłopstwo, więc... To też są inni gracze, tylko na razie jako chłopi. A co ja robię? Dobra. Do widzenia. Zaopatrzenie, biorę. Oczyść przyczółek. Teraz tak, walczę sztyletem, natomiast zmienimy klasę. Na next sobie wezmę siekierę. Tak. Oczyść przyczółek. No to idziemy dalej. Tam są kolejne przyczółki. Ale wrzeszczą wszyscy. O, już jest wojsko. Już nie chłopy. Wow. Ups. Dobra, siekierka, czy może zmienimy klasę totalnie? Weźmy piechura. Miecz i mor... Gramy miecz i tarcza teraz w tym odcinku. Ogólnie nagram więcej. Myślałem, że nagram tylko jeden odcinek, ale gra mi się naprawdę świetnie. Więc znowu lecimy z mieczem i tarczą. Do widzenia. Niepotrzebnie, mogłem się bronić. Tym Morgensternem to mnie nieźle tutaj walnął. Co ja mam jeszcze w piechurze za broń? Morgenstern też również. Lekka tarcza, nie no, średnia tarcza. Atak w sprincie na kół. O, coś takiego jest, dobra. Mogę robić tak. Kontra. No, muszę się nauczyć walczyć, bo kontry nie używałem w poprzednim. Kontra jest tak, dobra. Coś tam jeszcze pamiętam. Idę dołem tutaj, będzie lepiej. O ty! Ale mnie sieknął tym toporem, przebił się, pochwalimy go, przebił się przez mój topór, znaczy przez topór, przez moją tarczę. Jeszcze zaraz ten przyczółek będzie, jeszcze kilku chłopów tam wyślijmy, bo zobaczcie, teraz trochę przegrywamy. Jeszcze kilku chłopów tutaj wyślemy, musimy być w większej ilości niż oni na tym miejscu, cel ukończony, mamy to. The bridge is ours! Move on! Cross the river! Tenoja!
Set the orchards ablaze! Patrzcie na tego duela. Walczą sobie. Ładnie, nasz wygrał. Nie chciałem się mieszać. Idziemy. Spal gospodarstwo, czyli teraz musimy wziąć pochodnie i palić. To jest. O, zabił swojego. Kontry mi się nie udało zrobić. Więc dziwnie to wyglądało, że podbiegałem i nic nie robiłem, bo coś kontra mi nie wyszła. Udana kontra znosi odrzucenie i utratę wytrzymałości. No właśnie to próbowałem zrobić. Łucznik go załatwił na moich oczach. Pal gospodarstwo. No, leżeć. No, rękę mu uciąłem. Ups, sorry. Dobrze. Tu są pochodnie, tak? Weź pochodnie. Most of the orchard burns. Finish the job. Jak się rzucało? Nie. The orchards perish in flame. Nie, dobra. Burn those vulgar dwellings. Push the estate. Most of the estates are on fire. Podpaliłem się. Burn whatever remains. Więc podbiegnijmy do niego, żeby go spalić. Stop it. Gdzieś moja tarcza, ja ją powinien tu mieć, ale ktoś chyba ją podniósł. Możliwe, że to jest właśnie on, bo biega tarczą. Oj, tu rozwlazłem. Teraz nie poszło dobrze. Spal plac roboczy, teraz tam po prawej palimy. Ale bo rapier, to był rapier? Chyba tak. Teraz wyszła kontra. Dobra, tu już go dobijają, tak. Dostałem punkty za powalenie. Próbujmy ten zawalczyć. Ups, dobra, tu swojego trafiłem. Dostał dupala. Idziemy dalej. Nietrafione. Bandażujmy się. Mam tarczę, dobra. Zajmie to. Kto mnie tutaj bije? Aha, ja myślałem, że za mną są tylko moi. Aha, tutaj nie. Na ten plac. Dobra, trzeba się skupić na tym spalaniu. Albo nie, skupię się na walce. Już nie będę kombinował z innymi broniami. W fazie zbierania jest się podatnym na atak. Nie można wtedy panikować lub parować. Jak podskoczył. Dostał. O ty. Trochę nas przeganiają. Teraz idzie mi zdecydowanie gorzej. No i coś, nie możemy tego spalić, nie? Wzięli się te ostro, bo zobaczcie, my ich zabijamy dwa razy więcej, znaczy no nie dwa razy, ale więcej ich zabijamy niż oni nas, ale oni się bliżej respią. To jest właśnie disadvantage ataku.
jakim cudem to nie trafiło? Dobra, teraz to wiem, że... Dobra. Kurde, spaliło się od ognia. Soldier of Jesus mnie zabił. Paluszek z kurczaka. Dobra. Jeszcze lecimy. Coś tam problem z tym spaleniem jest. To musimy spalić, tak? Gdzie są pochodnie może w takim razie? Mam wrażenie, że nikt tego questa nie robi. Dobra, jeszcze trochę. Mamy 3 minuty w ogóle na to. Cel ukończony, jest. Próbujemy, załatwił mnie, ale tego udało się pokonać. Zbierz siły przed atakiem na Bridgetown. 4 minuty tylko mamy. 4 minuty, dobra, lecimy. Spacja to jest to na boki. Stawałem klawisze kilka. Oto czyli mnie. Może być problem. Niż bramę. Tutaj. Znowu 3 nagle, ale jednego udało się powalić. Ciężko będzie się tam przebić. Zostało bardzo mało czasu. Ale lecimy. Może właśnie prawą stroną tutaj jakoś przejdziemy. Mam wrażenie, że ich jest mniej. Za tymi namiotami. Znowu ten sam gość dostał. Kurde. I znowu nagle 3. Trochę ich tam uderzyłem, ale... I ciągle jest ten sam typ, który się na mnie rzuca. W ogóle dobry jest. Ale podchodzimy, podchodzimy. Jesteśmy coraz bliżej już. Ktoś mnie strzelił, ale... O, właśnie. Sorencja. A jak krzyczy. Dobra, dobra, dobra. Chciałem przetestować coś. Dostał. Tym toporem wywijał nieźle. No teraz już mi nie idzie, jak ja przedtem. By to spalić, ale... Ilu się... Co ty masz za broń? Co on tam miał za wielką glebię? Hold the door. Niebiescy piszą. Hodor. Niż bramy Bridgetown, ale ja w ogóle nie widzę, skąd mamy brać ogień. Bo my mamy to ogniem, jak mamy to zniszczyć? Bo w sumie teraz ich mocno tutaj naciskamy. Się podpaliłem, no. Czy oni mnie podpalili? Oho. Most
dostał. Ty nie, myślałem, że dobrze, że to jest szybki atak jakiś. Nie. Dobra, tam zaczęliśmy zadawać jakieś obrażenie tej bramie, ale zbyt mało. Zbyt, no gdybyśmy mieli jeszcze z 2 minuty, to może. No tak, to zobaczcie, no ta brama jakieś 5% tylko udało się zrobić. Ilu was tu? Okej, ale mam punkty za powalenie. Klęska niestety, moi drodzy. No teraz było gorzej. 28 powaliłem, 7 razy padłem. 5 zabiłem, 16 razy padłem. Tak. Cóż. Okej. Przegraliśmy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo. Dajcie mi znać, co sądzicie o giereczce i czy chcecie mieć jej więcej, bo powiem wam, że ja się wkręciłem i na pewno jeszcze ponagrywam. Także czekam na wasze łapki, komentarze, a nuż zagramy razem. Jeżeli byłaby taka chęć, zwłaszcza wśród wspierających, dajcie mi znać i jakoś się zgadamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.